Audycja z ducha. Wywiady fundamentalne Tomasza Terlikowskiego. Rewolucja z ducha to cykl wywiadów z różnymi ludźmi o tym, co się wydarzyło w ciągu ostatnich 30 lat w Polsce i o zmianach, jakie zapoczątkował Jan Paweł II. Dziś naszym gościem jest Cezary Gmyz, publicysta Rzeczpospolitej, a rozmawiamy o tym, jak na te zmiany początkowe spoglądała bezpieka. Znaczy, jednym słowem, zajmujemy się dość specyficznym spojrzeniem na Jana Pawła II, ale to spojrzenie dużo mówi o tym, co wydarzyło się wtedy, ale także później. Jak bezpieka oceniała pierwszą pielgrzymkę? Już po. Szczerze powiedziawszy, nie znam takich dokumentów, które by dotyczyły całego podsumowania. Być może one zostały zniszczone, dlatego że znamy dokumenty szczątkowe, które dotyczyły tych relacji, które były na bieżąco, czyli reakcji kleru, ale też świeckich na kazania, na wydarzenia, czy też na odniesienie na przykład do sytuacji międzynarodowej. To znamy je z doniesień agenturalnych, zapewne osób, które były księżmi. Te pseudonimy w większości nie są rozwinięte i one dotyczyły całego spektrum tej pielgrzymki, bo rzeczywiście interesowano się, co w danym dekanacie czy w danym województwie mówili księża o reakcji na przykład osób należących do partii na tą pielgrzymkę, czy były głosy o tym, że ta pielgrzymka to jest trwonienie pieniędzy. Badano też takie sprawy, wpływ pielgrzymki na zaopatrzenie. Trwonienie pieniędzy i zaopatrzenie to też były pytania, tak, które podsuwała często bezpieka. To były rzeczy, na które mieli agenci zwracać uwagę, bo mieliśmy do czynienia z systemem rzeczywiście totalitarnym. Systemem totalitaryzm, czyli od łacińskiego słowa totus, obejmujący wszystko. I rzeczywiście wszystkie dziedziny życia starała się Służba Bezpieczeństwa objąć. Ja nie znam żadnych dokumentów, które by, jeszcze nie znam, bo one być może istnieją, które by podsumowywały całą tą pielgrzymkę, bo najważniejsze dokumenty, które sporządzała Służba Bezpieczeństwa, to były dokumenty dla tak zwanego KPR, czyli kierownictwa partyjno-rządowego. I tam zawierano zawsze najcenniejsze informacje. To były analizy tych relacji dla KPR. Ja jeszcze nie znam. Część z nich mogła ulec zniszczeniu na przełomie lat 90. Część z nich może jeszcze tkwić gdzieś w archiwach na przykład Komitetu Centralnego, ale no ja podkreślam, że ja tych dokumentów podsumowujących... Czy te dokumenty KPR-u trafiały także do Moskwy? Tak, na pewno, dlatego że no, to były naczynia połączone i to, jak przebiegała ta pielgrzymka, no, a dla KGB to było bardzo istotne. Oni jeszcze wtedy nie czuli tak dużego zagrożenia wyborem Polaka na papieża. Myślę, że poczuli je właśnie po tej pielgrzymce, kiedy w momencie, w którym zdali sobie sprawę, że stracili monopol na przekazywanie informacji i przekazywanie opinii, bo to, że papież mógł docierać w sposób bezpośredni i mimo tych zaleceń, jak filmować te pielgrzymki, co przekazywać, to jednak mimo wszystko na przykład homilie były transmitowane w całości i one były potem oczywiście w jakiś sposób omawiane, komentowane w prasie oficjalnej w sposób dość specyficzny. No, a tutaj papież, jeżeli papież mówił o sprawiedliwości, o tym, o robotnikach, no to, że Jan Paweł II tutaj chwali socjalizm i tak dalej, co oczywiście wspieraniem ustroju komunistycznego nie miało nic wspólnego, ale on, było próby reinterpretacji tego nauczania papieskiego. Jak sięgniemy po tam gazety z tamtych czasów, no to rzeczywiście były, ale do ludzi mimo wszystko trafiał ten przekaz bezpośredni i ludzie mieli świadomość tego, jakie jest nauczanie papieskie, jeżeli tylko chcieli go słuchać. Oczywiście zdarzały się manipulacje, dlatego że wyciągano z homilii czy też z przemówień papieskich fragmenty, które komunistom się wydawały, że są dla nich dobre. No i była to typowa metoda, która była stosowana zresztą nie tylko wobec Jana Pawła II, została dwukrotnie też, co najmniej dwukrotnie zastosowana w sytuacjach krytycznych wobec prymasów Polski, księdza Wyszyńskiego w sierpniu 80. roku, gdzie nadano tylko fragment homilii, a potem fragment homilii, który wykorzystany z Częstochowy kardynała Glempa po wprowadzeniu stanu wojennego, gdzie tylko wybito te rzeczy, które pasowały władzom. Wtedy nie było bezpośrednich przekazów, tylko po prostu przekaz zmanipulowany. Jednym słowem, nie mamy świadectw tego, jak bezpieka oceniała tą pielgrzymkę, ale
To znaczy, mamy świadectwa tego, co o tej pielgrzymce wiedziała. A na pewno warto byłoby, jeżeli chodzi o archiwalia, bo te się, zdaje się, zachowały, sięgnąć po stenogramy posiedzeń KC, znaczy Biura Politycznego, dokładnie Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Tam na pewno ta sprawa była omawiana. Ja tych dokumentów jeszcze nie znam, więc nie będę wyrokował o tym, co tam jest. Ale czy nie miała bezpieka takiego poczucia, bo jak się patrzy na te wydarzenia z dzisiejszej perspektywy, to wszystko wygląda pięknie. Jest 78 rok, wybór Karola Wojtyły na papieża, 79 pielgrzymka Jana Pawła II do Polski, 80 rok to jest początek rewolucji Solidarności, no ale między czerwcem 79 roku a sierpniem 80 roku, chociaż historycznie mamy prawo patrzeć się na te dwa wydarzenia jako na pewien element jednego ciągu wydarzeń, których nie byłoby jednego bez drugiego, to jednocześnie między tym jednym a drugim czasem jest ponad rok, w którym ten entuzjazm pierwszy przygasł, w którym odbyły się wybory do PRL-owskiego parlamentu, w którym jak zwykle wzięła udział większość społeczeństwa i to wzięła realnie, nie tylko deklaratywnie, ale rzeczywiście wzięła, tam trochę mniej niż tych 99,9, ale spora część społeczeństwa wzięła. I mamy okres, w którym rozmaite badania socjologiczne sporządzane nie dla obywateli, tylko dla władz, dowodzą, że wydawało się, że wszystko wróciło do porządku, że udało się spacyfikować tą wyrwaną spod kontroli masę Polaków. Nie udało się, mimo że rzeczywiście po pielgrzymce były podejmowane działania, żeby osłabić oddziaływanie tej pielgrzymki, ale jednego nie udało się na pewno, to znaczy nie udało się osłabić tego uczucia, cytując piosenkę dyskopolową, że wszyscy Polacy to jedna rodzina. To znaczy Polacy po raz pierwszy od zakończenia działań II wojny światowej zobaczyli, że potrafią być razem i że jest to razem spontaniczne, że nie jest to tłum, który maszerował na pochodach pierwszomajowych, bo maszerowano rzeczywiście gromadnie w pochodach pierwszomajowych i niektórzy nawet to lubili, ale były też tam elementy przymusu, no bo wiadomo, że jak nie pójdzie, to SB zresztą sama rozpowszechniała takie plotki, nie dostanie się na studia, nie zda matury, nie awansuje w pracy. Ludzie chodzili na pochody pierwszomajowe też częściowo pod przymusem, chociaż było sporo takich, którzy lubili. Chodziło się też dlatego, że było ptasie mleczko. Były parówki i tak dalej. Ale po raz pierwszy przy okazji pielgrzymki Jana Pawła II tłum zobaczył, że jest tłumem z jednej strony, ale z drugiej strony, że stanowi też społeczeństwo. Społeczeństwo, które zaczęło wówczas nabierać praw obywatelskich i stawać się zwolna społeczeństwem obywatelskim. I to, że pewne działania, które podejmowała Służba Bezpieczeństwa, były skuteczne, de facto okazało się nieskuteczne właśnie wtedy w lipcu i w sierpniu 80 roku, gdzie wystarczyła iskra i zaczęło się w Świnniku, wbrew pozorom, nie w Gdańsku, tam był pierwszy strajk, potem się to rozszerzyło na całą Polskę i jednocześnie Polacy zdali sobie sprawę, że mają obrońcę gdzieś, gdzie nie sięga potęga moskiewska i że tym obrońcą jest Jan Paweł II w Rzymie. To zresztą była w ogóle bardzo dobra, powiedziałbym, dekada, może nawet dwudziestolecie, nawet pominąwszy, czy uwzględniwszy raczej fakt wprowadzenia stanu wojennego, to Polacy mieli wtedy co najmniej dwie bardzo wpływowe osoby, no bo to był obok Jana Pawła II jeszcze Zbigniew Brzeziński, w którym pokładano bardzo duże nadzieje. Nazwisko Brzezińskiego wtedy znał każdy Polak, no bo był to człowiek, który bezpośrednio był doradcą prezydenta Stanów Zjednoczonych do spraw bezpieczeństwa, potem również bardzo wpływową osobą. Potem do tej dwójki dołączyły dwa znane kolejne nazwiska, czyli Lech Wałęsa, który stał się światowym bohaterem i w odczuciu Polaków taką osobą był również Czesław Miłosz po tym, kiedy dostał Nagrodę Nobla, a to wszystko by się działo prawie w jednym czasie. Oczywiście najważniejszą z tych osób pozostawał Jan Paweł II, bo to jego portret obok ikony Matki Boskiej Częstochowskiej zawiózł na Gdańskiej Bramie, zresztą nie tylko na Gdańskiej wisiał ten portret, ja pamiętam, strajki przeżywałem we Wrocławiu, on był
był również na zajezdni tramwajowej na Biskupinie wtedy, czy na zajezdni autobusowej przy ulicy Grabiszyńskiej. Te portrety Jana Pawła II rzeczywiście dawały ludziom siłę podczas tych strajków i bywało nawet zresztą zabawnych sytuacji związane z tymi portretami, bo jeden z raportów esbeckich donosi, że już w późnej też fazie strajku, to już była druga połowa sierpnia, w Gdańsku pojawiła się niespodziewanie, bodajże z Portugalii, grupa trockistów, czyli zwolenników czwartej międzynarodówki rewolucji, bardziej radykalnej i tak dalej, niż stalinowskiej. Którzy przyjechali licząc na to, że właśnie w Polsce wybuchła prawdziwa rewolucja komunistyczna, prawdziwy, zdrowy protest robotniczy, nie tam zorganizowany przez jakichś wysublimowanych intelektualistów typu Lenin. I przyjechali i nie mogli, nie posiadali się ze zdumienia, widząc symbole religijne, widząc sobie, jeżeli mają państwo w pamięci tą bramę, no to na środku bramy był krzyż. Po jednej stronie tego krzyża była właśnie ikona Matki Boskiej Częstochowskiej, a po drugiej stronie Jana Pawła II. No i ludzie z tego czerpali siłę rzeczywiście. Będąc złośliwy, można powiedzieć, że trockiści słabo znali historię ruchu komunistycznego, przynajmniej polskiego ruchu komunistycznego. Rosyjskiego też Stalin był, przypomnijmy, klerykiem w sławnym seminarium. Zanim został komunistą, natomiast profesor Chwalba opisywał SDKPL, który w Polsce bardzo często maszerował pod symbolami religijnymi. SDKPL, czyli przypomnijmy tą... Socjaldemokrację Królestwa Polskiego i Litwy, czyli tak naprawdę marksistów. Mm-hmm. Tak wtedy się marksiści nazywali i w Polsce wędrowali pod sztandarami religijnymi, zupełnie nie mieli z tym najmniejszych kłopotów. Dopiero komunizm tak naprawdę leninowski ich tego oduczył. Ale wracamy do naszej rozmowy. Na ile bezpieka, na ile komuniści mieli świadomość tego ścisłego powiązania Solidarności, czy tego ruchu, bo ja nawet nie mówię o związku zawodowym, tylko tego całego ruchu społecznego ze sobą Jana Pawła II. Mieli tego typu świadomość i usiłowali temu przeciwdziałać, ponieważ to jest bardzo mało znana historia, ale ta współpraca Solidarności z Rzymem, czy też z Janem Pawłem II, bo o nim tutaj mówimy, ona miała nie tylko ten moralny charakter, Solidarność była również wspomagana finansowo przez Rzym, czy też Rzym też czasami był pośrednikiem przekazywania pieniędzy na działalność potem już podziemnej Solidarności, maszyn drukarskich, papieru ze Stanów Zjednoczonych, z centrów związkowych, francuskich, Niemiec, po prostu czasami komuniści tu mieli pewien rodzaj racji, że kościoły były wykorzystywane, tylko mówię tutaj wykorzystywane w sensie pozytywnym, a nie w sensie, że były instrumentalnie traktowane do prowadzenia działalności niepodległościowej. Polska tradycja, zresztą nie tylko katolicka, bo tutaj luteranie mają bardzo podobne doświadczenie ze Śląska Cieszyńskiego. Mm-hmm. Głównie zawsze wiązała religijność z działalnością narodową, a co za tym idzie jakoś także państwo albo antypaństwową, jeśli naród znajduje się w niewoli. Tak, i ta kooperacja trochę na wyrost, nazwana przez Bernsteina i Politego Świętym Przymierzem, ona istniała rzeczywiście. Była w to zaangażowana również Centralna Agencja Wywiadowcza CIA, która wspierała ruchy wolnościowe, no i po prostu zwalczała komunizm wszelkimi możliwymi sposobami i Amerykanie zdawali sobie z tego sprawę o wiele lepiej niż na przykład Niemcy i Francuzi, jak istotną postacią w walce z komunizmem, w walce ze zniewoleniem jest Jan Paweł II. Ronald Reagan już w późniejszym okresie, no to oczywiście nie jest ten okres tej pielgrzymki z 78 roku, rzeczywiście ściśle współpracował z Janem Pawłem II. W naszych zresztą aktach IPN-owskich, aktach Służby Bezpieczeństwa, zachował się jeden ciekawy dokument, który jest stenogramem rozmowy Jana Pawła II z Ronaldem Reaganem i gdzie opowiadają, gdzie głównym tematem jest rzeczywiście Polska. Ciekawe, skąd mieli ten stenogram. No to jest pytanie, na które nie będziemy teraz odpowiadać. A czy kolejne pielgrzymki Jana Pawła II były równie do Polski? Mówię oczywiście o pielgrzymkach za okresu, za komuny, czyli 83 i 87 rok. Były równie szczegółowo przygotowywane przez bezpiekę. Czy tutaj jeszcze bardziej szczegółowo, szczególnie pielgrzymka z 83 roku. Ona rzeczywiście chyba była najtrudniejszą pielgrzymką Jana Pawła II do ojczyzny. Miała być w przekonaniu komunistów symbolem
tak zwanej, to się nazywało wtedy normalizacja takiego tak, słowa. Czyli końce stanu wojennego, koniec stanu wojennego i udajemy, że wszystko jest znowu w porządku i komuniści rzeczywiście usiłowali bardzo, bardzo skrupulatnie przebieg tej pielgrzymki najpierw planować, a potem kontrolować. Tu też jest bardzo ciekawy dokument z rezydentury rzymskiej, jeszcze nie opublikowany, ale znany mnie już, gdzie jest opisana awantura, jaka wybucha z udziałem Jana Pawła II, kiedy z Polski przychodzi wiadomość o tym, że pewne punkty programu będą ograniczone, że komuniści po prostu usiłują narzucić Janowi Pawłowi II, z kim ma się spotkać, z kim ma się nie spotkać. I Jan Paweł II wtedy wobec przedstawicieli polskiej ambasady i równocześnie oficerów Departamentu I, bo mieli podwójne etaty, mówi literalnie, że odwołuje w takim razie pielgrzymkę. To z kolei wywołało dzikie przerażenie nad Wisłą, no bo rzeczywiście waliło w to, w co najbardziej komuniści chcieli przekazać, czyli że w Polsce rzekomo następuje normalizacja. Tam jest oczywiście też awantura o spotkanie Jana Pawła II, do którego potem w rezultacie doszło w Dolinie Kościeliskiej z Lechem Wałęsą i jego rodziną. Bardzo dobrze, jak wiemy, zabezpieczonego ze strony operacyjnej. Wtedy nabyto super nowoczesny sprzęt, tak zwane mikrofony kierunkowe, żeby podsłuchiwać to, co się będzie działo na łące. I podsłuchano? Tak, jest relacja z tej rozmowy. Wiem mniej więcej, co tam mówiono. Ona miała w dużej mierze, ta rozmowa, charakter duszpasterski, nie polityczny, no ale oczywiście Jan Paweł II wyrażał również, ale to nie musiał tego mówić, wystarczyło, że się spotkał z Lechem Wałęsą, żeby było wiedzieć, żeby można było wiedzieć, co papież o Solidarności myśli. Co do tego nikt nie miał zresztą żadnych złudzeń. I to ponownie był wybuch rzeczywiście krótkotrwały. To prawda, potem przyszły kolejne represje. Minie półtora roku i zostanie zamordowany ksiądz Jerzy Popiełuszko. Też myślę, że w ramach dużej operacji te morderstwa na księżach, które miały miejsce między 84 a 89 czy 90, ostatni przypadek miał miejsce już po wyborach czerwcowych. A na ile to było spowodowane, tak się zastanawiam głośno, te morderstwa, świadomością komunistów, że im się po prostu, że przegrywają, znaczy, że muszą sięgać do metod bardzo ostrych. Ja mówię w starciu z Kościołem, nie, że kończy się komunizm, bo tego oficerowie zwykli mogli nie wiedzieć, tak, znaczy to mogli przeczuwać sowieccy wysocy oficjele, czy kagibiści, czy przewidywali, czy nie. Oni przewidywali to naprawdę na stosunkowo niskim poziomie. No, znowu zacytuję oficera SB Edwarda Kotowskiego Pietro, który w 88 roku rozmawiał z którymś z oficerów Służby Bezpieczeństwa i który mu powiedział, że to było już po tych strajkach, które w sumie zakończyły się klęską, ale docelowo miały pewien element sukcesu wtedy, kiedy Mazowiec z krzyżem właśnie wychodził ze Starczni Gdańskiej, że w całej Służbie Bezpieczeństwa wdrożono procedurę RWD. Ratuj własną D. No tak, ale to 88 rok, ja mówię 84, 83. Też mieli świadomość zagrożenia, przy czym bo ja się zastanawiam, dlaczego sięgnięto do tak no, jednak ostrzejszych metod niż w latach 70. czy 60. Całe te działania wobec Kościoła były prowadzone dwutorowo. To była polityka kija i marchewki. A Służba Bezpieczeństwa to może zabrzmi dziwnie, bo to jest prawie że dogmat w polskiej historiografii, że traktowała Kościół jako przedłużenie Solidarności, czy też siłę, najmocniejszą siłę wspierającą Solidarność. Nie, tak nie było. Oni traktowali tą siłę jako siłę absolutnie autonomiczną również od Solidarności. I słusznie traktowali, bo tak było. Która miała w dodatku własne interesy, które były czasami interesami sprzecznymi z interesami Solidarności. Albo to przynajmniej jest, pewnej części Solidarności. Tak, pewnej części Solidarności. Oni grali rzeczywiście na oddzielenie lewicy laickiej, tak jak to się dzisiaj mawia, czy wtedy też się mawiało, czyli tej tak zwanej grupy korowskiej. Powiedzmy sobie szczerze, premier Mazowieszyński, a następnie prymas Glemp
ze środowiskami KOR-owskimi się nie kochali i to było przez Służbę Bezpieczeństwa też bardzo sprawnie wygrywane. Ale ta polityka, która doprowadziła do śmierci księdza Popiełuszki, potem księdza Zycha, księdza Suchowolca i księdza Niedzielaka, to była polityka właśnie kija. Równolegle była prowadzona polityka marchewki. A mianowicie, to jest ciekawe, mało kto o tym wie, a nie wiem, czy wiesz, kiedy zaczęto przygotowania do Konkordatu. W latach 80. z tego co pamiętam. Nieprawda. Wcześniej? Pierwsze przygotowania do podpisania konkordatu między Polską a PRL-em z dokumentów wynika, zaczęły się w roku 64. Wtedy już myślano o czymś, co się nazywało konwencją. I przypomnę, potem rzeczywiście długo tym mówiono o konwencji, również po roku 90, że ten dokument będzie konwencją. I zaskoczeniem było, że ten dokument nazywał się konkordatem. Negocjacje dotyczące podpisania jakiejś formy aktu prawa międzynarodowego między komunistami a Kościołem Rzymskokatolickim, czy też Watykanem szerzej, toczyły się od 64 roku. Powiedzmy sobie, że być może by się zakończyły wcześniej, gdyby nie Paweł II, który nie chciał iść na wiele ustępstw, nie chciał na iść które na jego wiele poprzednicy być może by się momencie, w którym. Tak, i to widać też z dokumentów. Tu masz pełną rację, że bo równolegle do przygotowań do podpisania konwencji szły przygotowania bardzo intensywne od lat, początku lat 80. Do uregulowania statusu Kościoła katolickiego ustawą. I tutaj widać rozbieżność między prymasem Glempem a Janem Pawłem II, bo to też nie jest tak jak w tej zwulgaryzowanej wersji historii pod tytułem Kochajmy się. By istniał autentyczny spór, ponieważ Ośrodek Warszawski, reprezentowany przez księdza kardynała, uważał, że już załatwiono wszystko, co można i że należy szybko podpisywać porozumienie w tej sprawie i godzić się na taką ustawę, to też jak to było. Proste pytanie, na ile mogło to wynikać nie tylko z odmiennych doświadczeń, nie tylko z odmiennych duchowości. Ksiądz kardynał, ksiądz prymas Glemp mocno nawiązywał do tradycji XIX-wiecznych, ale też na ile mogło to wynikać z wiedzy. No, Jan Paweł II miał po prostu zdecydowanie większą wiedzę na temat sytuacji międzynarodowej, a także na temat sytuacji, powiedziałbym, wewnętrznej, tylko oglądanej z zewnątrz. Tak, to też mogło mieć znaczenie. Na co zwracali słusznie uwagę komuniści, stosując zasadę divide et impera, dzieli rządź. Oni, Jan Paweł II miał dopływ informacji pochodzący z bardzo wielu ośrodków. On, to nie był wywiad sformalizowany, natomiast najniebezpieczniejszy na świecie był oparty o tak zwane osobowe źródła informacji, które są na ogół przez organizacje wywiadowcze bardziej cenione niż informacje pozyskane ze środków technicznych, a tym wywiadem Jana Pawła II byli goście, którzy zasiadali u niego przy kolacji co wieczór, goście z Polski i to naprawdę było pełne spektrum tego, co można było w Polsce wymyśleć o elitach zarówno świeckich, jak i kościelnych, z wyjątkiem oczywiście elit komunistycznych, chociaż również i dialog z pewnymi przedstawicielami elit komunistycznych się też odbywał, chociaż nie bezpośrednio z Janem Pawłem II, chociaż były tego typu przypadki. Na przykład jest bardzo ciekawa rzecz, wizyta Józefa Czyrka, ówczesnego ministra spraw zagranicznych, który nagle pojawia się w Watykanie tuż przed wprowadzeniem, parę miesięcy przed wprowadzeniem stanu wojennego i nie wiadomo, czego ta rozmowa dotyczyła. To była rzeczywiście rozmowa w cztery oczy, po której Jan Paweł II wyszedł i też powiedział, że nie wie, o czym to była rozmowa i o co chodziło Czyrkowi. Wszystko wskazuje na to, że Czyrek usiłował przekazać Janowi Pawłowi II posłanie od Jaruzelskiego, że by Polacy uważali, bo wprowadzi stan wojenny. Także ten dialog też z komunistami był utrzymany. Kończymy już naszą rozmowę. Ja nie mogę nie zadać takiego pytania, bo jak słuchałem opowieści o tym, jakich metod chwytała się bezpieka, żeby zdezintegrować tę pielgrzymkę, to miałem takie wrażenie, jakbym słuchał opinii o pielgrzymce wypowiadanych w późniejszych pielgrzymkach, wypowiadanych przez część komentatorów już w wolnej Polsce. W 91 roku, w 95, w 97. Za drogo, zaopatrzenie, nie pozwalają pić, klerykalizują nam naród. Tak, zresztą powiedzmy sobie szczerze, jest tu w niektórych tych zarzutach jest troszeczkę racji. To znaczy ja powiem szczerze, ja uważam na przykład wprowadzanie
prohibicji na czas pielgrzymki za pomysł głupi, bo traktujący Polaków jako naród niedojrzały. Ale o reszcie argumentów rzeczywiście pojawiały się takie argumenty ze strony części klasy politycznej, również w Wolnej Polsce, no głównie ze strony SLD, no ale SLD niestety jest dziedzicem tamtego systemu. Dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Cezary Gmes, publicysta Rzeczpospolitej. A do usłyszenia mówi państwu Tomasz Terlikowski. Rewolucja z ducha. Wywiady fundamentalne Tomasza Terlikowskiego.